Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jan chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozbierające się niebo i ducha jako gołębice wstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim Synem Umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. De profundis clamavi ad te domine. Zdaje się słyszeć wołanie psalmisty, a razem z wołaniem psalmisty przez wiele pokoleń, wiele wieków. Wołanie ludzi, którzy rzeczywiście wołają... Z jakiejś głębi, albo inaczej ugrzązłem w błotnej topieli i woda mi sięga po szyję. To wołanie, to biadolenie skierowane w kierunku nieba jest jakimś wielkim pytaniem ludzi. Czy Tobie to obojętne, że my giniemy? Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego jest odpowiedzią na to wołanie. Jest odpowiedzią na wszelkie nasze biedy. Pan wstępuje do Jordanu. Mówię wstępuje, ponieważ Jordan znajduje się w depresji. Wstępując do Jordanu, wstępuje do wszelkich naszych depresji, do wszelkich naszych ciemności, do naszych rozpadliń, nie tylko jakichś przepaści w nas, ale też tego wszystkiego, co jest zalane, przykryte. W łodzi to chce się powiedzieć zabetonowane. Gdzie naprawdę trudno już nam zwracać się ku Niemu. Wtedy to On zwraca się ku nam. I ten zwrot jest wielką rewolucją i wielkim przewrotem. Pan przychodzi do swoich, aby ich pojąć sobie. Rozpoznanie dzisiejszego czasu, jakie znajduje u Ratzingera. nasza dzisiejsza postać zmysłowości, która nie może już dostrzec przenikania ducha w zmysłach, z konieczności ucieka w teologię wyłącznie negatywną. Bóg jest poza wszelkim myśleniem, i dlatego wszelkie wypowiedzi o nim, wszelkiego rodzaju obrazu, ob wszelkiego, Rodzaje obrazów Boga są w końcu jednakowo ważne i jednakowo nieważne. W konsekwencji ta z pozoru najgłębsza pokora wobec Boga staje się sama z siebie pychą, która nie daje Bogu powiedzieć żadnego słowa i nie pozwala mu, by stał się rzeczywiście obecny w historii. Z jednej strony materię się absolutyzuje, z drugiej jednak twierdzi się, że jest ona całkowicie nieprzenikalna dla Boga i że jest tylko materią, pozbawiając ją w ten sposób godności. O czym mówi w tym języku teologicznym Ratzinger? Mówi o tym, że wydaje nam się dzisiaj, że świat jest jakąś zamkniętą klatką, że z Bogiem nie można wejść w porozumienie więcej, że wszystko co o Bogu mówimy, myślimy. Nasze wyobrażenia o Nim i wszelkie nasze epifanie są jednakowo ważne i jednakowo nieważne, to znaczy, że tak naprawdę bełkoczemy, a to, co o Bogu mówimy, to literatura. Nieraz kiepska, nieraz czasem lepsza, ale literatura. To dzisiejsze święto idzie naprawdę na przekór naszej zmysłowości i mówi, otwórz człowieka oczy. Bo niebo nad tobą się otwarło. Bo Pan sam odezwał się do Ciebie. Nie w jakimś tajemnym żargonie, ale mówi do Ciebie w najczulszych słowach: Jesteś moim ukochanym synem. W Tobie mam upodobanie. Podobasz mi się pomimo tysiącu zaprzeczeń. Jakie pojawiają się w Twoim życiu. Pomimo błędów i upadków, pomimo ciemności, mam w tobie upodobanie, bo jesteś Chrystusowy. Bo przez Chrzest święty stałeś się święty. Masz dostęp do Boga, i nasze ciało, i nasza krew, i duch w nas woła o tym, Jesteśmy ze świętego. To dzisiejsze święto dla nas samych jest wielkim wołaniem, by zaufać temu duchowemu wołaniu w nas i oczekiwać dnia przemiany, kiedy nasza postać zmysłowości będzie taka, że Boga będziemy mogli smakować, bo Pan przyszedł nam to uczynić. Pan to uczynił już. Jesteś Jego. Najprawdziwszy syn w synu, córka w synu. Żaden grzech, żadna nieprawość, żaden błąd dogmatyczny, teologiczny, moralny naprawdę nie jest w stanie tego, temu zaprzeczyć. I to jest wielkie objawienie dla nas wszystkich. Niech będzie Bóg uwielbiony. W każdym z nas, przez nasze wybory, przez nasze czyny. Amen.